Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni w kolejnym odcinku. Tutaj Szef Darek. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj już jestem przygotowany, ponieważ jestem głodny, żeby zrobić fantastycznego kurczaka w sosie śmietanowo-musztardowym. Gotowi? Zaczynamy! Odpalamy nasz grill. Grill musi być cieplutki, fajniutki. I co robimy? Bierzemy kurczaka i otwieramy go, żeby był płaski. O. Ale nie rozklepujemy. Po prostu robimy go w takiej formie. Używamy swoich ulubionych przypraw, dowolnie. Co preferujecie, to używacie. I będziemy grillować tego kurczaka. Zobaczcie, jak szybko to się robi. Teraz możemy polać to odrobinę oliwą z oliwek. Jedna strona, druga strona. I to wszystko. Kurczak gotowy. Teraz robimy sos. Wlewamy śmietankę. Oczywiście całość przepisu macie na dole pod filmem. W opisie i podgrzewamy tą śmietankę. Za chwilę będziemy dodawać musztardy, soku z cytryny. Rewelka, zobaczycie. Tutaj grill nam się nagrzewa. Pięknie. Już możemy położyć naszego kurczaka. I niech się dzieje ta magia. Niech się dzieje. Ja będę używał dzisiaj takiego talerza. Tutaj mam jednego ziemniaka zrobionego. Proszę bardzo. Zobaczmy tego kurczaka. O, fajnie się robi, fajnie, fajnie. Ziemniak idzie z oliwą truflową, odrobinę oliwy truflowej, sól, pieprz, widzę, że tu śmietanka się fajnie zagotowała. I do śmietanki dodajemy musztardę. Oraz sok z cytryny, z limonki, jak wolicie. Mieszamy ten sosik. Bardzo to fajnie wygląda. No już pachnie. Musztardowo, super. Do sosu dorzucimy odrobinę posiekanej pietruszki. Po prostu siekamy duże kawałki, nie boimy się. Proszę bardzo.
I jeszcze wstawiamy na chwilę. Kurczak fajnie dochodzi. My bierzemy taką jedną łodyżkę, myślę, szczypiorku i zakrajamy szczypiorek. Wrzucamy do ziemniaczka i to wszystko rozgniatamy. O. A co? Tą oliwę truflową, sól, pieprz, ziemniaka i szczypiorek. Ziemniak odkładamy. Bierzemy drugi rondelek. Do rondelka oliwa z oliwek. Odrobina. Zobaczmy naszego kurczaka. Jak to się tutaj sprawuje. No słuchajcie, fajnie. Zamykamy, wyłączymy, niech już to po prostu sobie delikatnie tutaj dochodzi. Tu gdzie mamy, gdzie rozgrzewa nam się oliwa z oliwek, wrzucimy umyty szpinak. I za chwilę będziemy to wszystko składać i jeść. Au! Doprawiamy szpinak pieprzem i solą. I składamy. Najpierw bierzemy szpinak. Po przeciwnej stronie położymy wygniecione ziemniaki, truflowe oczywiście, pięknie pachną. Na to wszystko idzie nasz bohater. Kurczak. I naszego bohatera oblewamy pysznym sosem musztardowym. Możemy to jeszcze delikatnie przelać oliwą truflową na przykład. I voilà. Kurczak w sosie śmietanowo-musztardowym gotowy. No i nadeszła najpiękniejsza chwila. Będę mógł spróbować tego pysznego kurczaka. Smacznego. Wow. Niesamowite. Naprawdę fajna kompozycja. Bardzo mi pasują te ziemniaki truflowe. I ten sos. Sam sos jest rewelacyjny. Śmietanowo-musztardowy z delikatną
nutą takiej kwasowości od soku z cytryny. Kurczak fajnie zgrillowany, tak jak lubię. Nic dodać, nic ująć. Rewelacja na talerzu. Serdecznie polecam Wam zrobić takiego kurczaka w domu. Na pewno zaskoczycie swoich domowników. Będą zadowoleni tą kompozycją smaków. Całość przepisu oczywiście na dole pod filmem. A ja zachęcam Was do lajkowania, subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Niech ten kanał się rozwija tak, jak rozwijają się kulinarne zmysły wszystkich tych, którzy powracają i oglądają te wszystkie odcinki. Dziękuję Wam, bo bez Was nie byłoby tego kanału. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy odcinek. Ja zabieram się za jedzenie. I jak zawsze życzę Wam smacznego i do następnego. A ja biorę się za jedzenie.